Witam Państwa. No cóż, jesteśmy bardzo zadowoleni, tak, bo można powiedzieć, że w sumie to nic nie musiałbym mówić po takim meczu, bo wszystko wyglądało no, fantastycznie, tak. Wynik 6-0, mecz grany na wyjeździe, 3-0 do przerwy, 3-0 po przerwie, bardzo dobra dyspozycja zawodników, bardzo dobra skuteczność. Tak na dobrą sprawę, no, nie widzę jakichś tutaj negatywów. Coś mogę jeszcze powiedzieć. Na odprawie przedmeczowej no trochę sprowokowałem zawodników, bo powiedziałem, że Radomiak nigdy nie wygrał w Stargardzie, nigdy nawet nie zdobył bramki i uważam, że mamy lepszy zespół niż rok temu czy dwa lata temu i wreszcie musi nadejść ten moment, żebyśmy zagrali odważnie, żebyśmy zagrali o zwycięstwo i żebyśmy tutaj przyjechali pewni siebie. No, tak się stało i bardzo ładnie nam się ten mecz ułożył. No i tak jak mówię, bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Druga rzecz, którą powiedziałem, to też, że wszyscy gdzieś twierdzą, że jesteśmy zespołem własnego boiska. Taki wynik, myślę, i taki dzisiejszy mecz pokazuje, że wcale nie jest tak, bo ostatnie dwa mecze, 8 bramek zdobytych, 6 punktów i to nie jest tak, że w Radomiu fajnie gramy, na wyjeździe źle. No, czegoś nam brakowało, przede wszystkim skuteczności w tych wcześniejszych meczach. No i przedostatnia rzecz, no myślę też, że duży wpływ na to, że teraz troszeczkę inaczej gramy i punktujemy, ma to, że te dwa tygodnie, które były przerwy, bardzo mocno pracowaliśmy, zrobiliśmy kawał dobrej pracy, dobrej roboty i od tego momentu praktycznie zdobyliśmy 9 punktów i mam nadzieję, że w końcówce ligi właśnie to zaprocentuje. Jeszcze można powiedzieć, że znowu po raz kolejny trzeci mecz, bardzo dobre też zmiany, bo zawodnicy, którzy wchodzą, strzelają bramki, grają ofensywnie, grają z polotem i to też już jest nasza rola, bo my z tymi zawodnikami rozmawiamy, nie ma tutaj frustracji, że ktoś nie gra, każdy jest członkiem tej drużyny i każdy gdzieś tam coś wnosi i tak było z Pogonią, tak było z Siarką, tak było dzisiaj. Każdy zawodnik, który wchodzi na boisko, naprawdę podnosi jakość jeszcze tego zespołu. Cóż, tyle z mojej strony. Jeszcze ostatnia może taka sprawa pozasportowa. No, to zwycięstwo dedykujemy Zdzisiowi Radulskiemu. Rzadko z nami gdzieś te na wyjazdy dwudniowe jeździ. Dzisiaj wiem, wczoraj go to dużo kosztowało, przyjechał z nami i w imieniu drużyny swoim chciałbym to zwycięstwo i ten bardzo okazały wynik jemu zadedykować. Także dziękuję. Ten pan na trybunie? Tak. Nie, to ten pan na ławce taki, który najstarszy, tak, ale taki bardzo sympatyczny, opowiadający kawały. Także Zdzisiu, no to jest dla ciebie ten mecz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Byliśmy pełni optymizmu przed meczem z Radomiakiem, bo wszystko na to wskazywało, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby grać równorzędne spotkanie z czołówką. No niestety błędy, które popełniliśmy, miały duży wpływ na to, że to spotkanie tak się potoczyło, bo pierwsza bramka bramkarza krzyknął, że moja. Głową patrzy, on do niego zagrywa, przechwycenie i mecz praktycznie ustawiony w drugiej minucie, gdzie my mamy grać i żeby nie stracić bramki przynajmniej 20-30 minut i później zobaczyć, co przeciwnik prezentuje, otworzyć się. No i przy tym 1-0 mieliśmy dwie sytuacje. Jedna Błażej mógł, Kurpiel bardzo ładnie się zastawił, dograł do tyłu, no z 11 metrów musi trafić w bramkę. Całkiem wyrównany mecz w tej pierwszej połowie, chociaż zakończył się 3-0, bo druga bramka i to też nieporozumienie, gdzie Jimmy myślał, że bramkarz jeszcze się podniesie i nie zauważył piłkarza stojącego za nim. Tak się tłumaczył po tej sytuacji i strzelamy sobie drugą bramkę. No i trzecia bramka to troszeczkę, to nie ma, bo to nie wypatrzyło wyniku. Piłka uderzona. Po 5 sekundach zdecydował się, że rzutuje karnego, no w takim momencie po prostu nas zdobił. I to 3-0, które, bo ten mecz, jak to każdy mecz, my stwarzaliśmy sytuację Radomia. No niestety, przegrywając 3-0, mamy zmiany celowe, bo chciałem ograć z młodzieżowców i z myślą takim, że bo to już trudno jest mecz odwrócić, kiedy się przegrywa 3-0. Bo to w głowie wyglądało na komunikacji, bo nie można grać tak, że się przegrywa 3-0, a teraz całym zespołem się atakuje, bo i te wszystkie bramki 3, które padły, to padły po 10 bez słabych spadów. Włączyli się w akcję ofensywną, strata, szybki atak na 4 do pustej, na 5 do pustej, tak. No i zakończył się ten mecz 6-0, bo mogło być i więcej, ale to tak mówię, że w tej drugiej połowie żeśmy dali pograć i młodzieżowcom troszkę więcej, i tam trzech weszło i pole.
pora w końcówce i Karman, no to są piłkarze, którzy zgłaszają. Dobrze Radomiak, chociaż trzeba dużo pochwalić, bo chłopcy walczyli bardzo mocno, ale my graliśmy słabo, tak? My graliśmy bardzo słabo, graliśmy już niekonsekwentnie, czekaliśmy na to, żeby dograć do 90 minuty i jestem sam ciekawy, co dalej, tak? Bo żeśmy po pierwszych meczach 11 punktów bardzo fajnie i fajnie się o nas mówiło i teraz też znowu po trzech meczach, bo wygraliśmy i tak jak i na Siarce, wygraliśmy tu z Pogonią, tak? I wygraliśmy też mecz z Ruchem i to były takie fajne mecze, gdzie strzeliśmy po trzy bramki. Okazało się dzisiaj, że nas przeciwnik sprowadził na ziemię i zobaczymy, co dalej. No też muszę powiedzieć, że te przerwy co trzy dni to nie są dobre dla mojego zespołu, bo zupełnie inaczej się prezentujemy, kiedy tu trener powiedział, dwa tygodnie mieli przerwy, fajnie wykorzystali, bo też mam szeroką kadrę, miałem bardzo dobrych piłkarzy. I popracowali trochę. Ja dzisiaj nie mogę pracować tak ostro, bo mam określoną ilość piłkarzy i czekaliśmy na te spotkania, żeby zagrać. Niestety nie mogliśmy grać w terminie i po meczu z Ruchem też może być tak, że byliśmy bardzo zmęczeni, bo to też mogło się udzielić, bo ten mecz bardzo był wyczerpujący. No i to porażka. Zobaczymy, jedziemy do Bełchatowa. Na razie, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, to jesteśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Jeszcze mamy jeden mecz w tej rundzie, ale się nie spodziewałem, że taki zimny prysznic przyjdzie akurat w tym meczu z Radomiakiem. I w tym momencie, no mówię, no my zagraliśmy bardzo słabo, przeciwnik, jak się okazuje, bardzo dobrze, bo wskazuje wynik na to 6-0, no i tylko należy mi pogratulować, bo Radomiak w swoich szeregach było widać, że ma paru bardzo dobrych piłkarzy. Się dziwię, że no już walczy od 3 lat, jeszcze tej pierwszej ligi nie wywalczy, myślę, że w tym roku wywalczy. Dlatego i wszystkiego dobrego, panie trenerze, i przyjemnej podróży powrotnej. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.